Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj zapraszam Cię na przegląd spółek z branży OZE. Tak więc jak ten sektor na GPW Cię interesuje, to zapraszam do pozostania. Tradycyjnie zerkniemy sobie na wyniki piątkowej sesji, zerkniemy na wyniki portfela w interwale tygodniowym, jak również od początku roku. Zobaczymy 5 spółek na wykresie, czyli startujmy, nie przedłużajmy. Możesz dać znać w komentarzu, jakie spółki Ty z branży OZE rozgrywasz, bądź zamierzasz rozgrywać, bądź masz w portfelu, a ja już przechodzę do tego, żeby podsumować piątkową sesję i startujmy. Zobaczmy, Sanex 3,63, G-Energy 3,27, Dekpol 2,72, czy MD Energia 2,44, to były te największe wzrosty, które mogliśmy zaobserwować na piątkowej sesji. Z drugiej strony, największe zejścia korekcyjne zalicza Ackermann, tracąc 1,40 na minusie, ZEPAK 0,98 na minusie, Berg Holding 0,85 i jeszcze delikatne, dosłownie kosmetyczne, Photovolt czy Interaut. Sporo spółek również bez zmian. Jeżeli chodzi o obroty, tutaj największe obroty na piątkowej sesji generuje nam Columbus, czyli król polskiego OZE, 938 tysięcy, 76 na plusie, H4F 747 tysięcy, 20 prawie 1% na plusie, pięknie, ML System 517 tysięcy i walka podaży z popytem, nikt nie wygrał, jak widzimy, zero bez zmian. Jeżeli chodzi o kurs, czyli cenę za poszczególną akcję danej spółki, tutaj najwięcej trzeba zapłacić za jedną akcję ML System, bo aż 131,80 zł, Polenergii 79 zł, czy Unimot 51,40. Po tym jak widzisz, rozstrzał i rozpiętość cenowa jest bardzo znacząca i można sobie wybrać nawet spółkę, która, gdzie za jedną akcję trzeba zapłacić dosłownie niecałe 19 groszy. Czy Higer prawie 45 groszy, Braz ponad 50 groszy, czyli widzimy, że w stosunku do tej pierwszej spółki, którą podawaliśmy, to naprawdę jest w czym wybierać i ten rozstrzał cenowy jest bardzo znaczny. I przechodzimy sobie od razu do wykresów. Popatrzmy sobie, portfel sobie zostawimy na deserek. Dzisiaj zobaczymy 5 spółek. Przypominam, że pozostałe spółki oczywiście zobaczymy sobie na przeglądzie sektorowym, tak więc jak już kończysz to oglądać, to na pewno już na sektorowym przegląd jest dostępny, bo tam oglądamy, tutaj masz link z dostępem, tam oglądamy ponad 200 walorów w 20 spotkaniach w miesiącu. Na tygodniu te spotkania się odbywają przed sesją, czyli w okolicach 7 rano i oczywiście na weekendzie, jak już te spotkania są gotowe, to wtedy można sobie już oglądać w dużej ilości te spółki, które właśnie są w tym momencie przygotowane. Tak więc tam Cię również zapraszam i startujemy od EcoBox. EcoBox, jak widzimy w tym momencie, interwał tygodniowy mamy odpalony na wykresie, więc interesuje nas minimum średni termin. No i pamiętaj, że to co widzisz i słyszysz z moją podobną opinią, prywatnym zdaniem, nie sugerujesz się do dokonania własnej sytuacji i własnej analizy. I popatrzmy sobie, co Ci to przypomina? Wygląda to bardzo ciekawie, tak więc daj znać w komentarzu. No i zobaczymy, czy EcoBox rzeczywiście startuje i przygotowuje się do czegoś, aby rozegrać nam przede wszystkim tego szerokiego range'a, bo widzimy, że tutaj to dolne wsparcie zostało uszanowane, tak więc widzimy, że po dojściu do tych poziomów od razu odwijał do góry, jest teraz na połówce. No i pytanie właśnie, czy będą mieli paliwo i będą mieli siłę, żeby dograć tą górną strefę, bo wiadomo, że to jest strefa oporowa i jeżeli będzie na tyle dużo paliwa i pojawią się jakieś ciekawe wolumeny, no to wtedy jak najbardziej może być coś ciekawego, jeżeli chodzi o przebicie tej strefy i w konsekwencji dojście do kolejnego poziomu i to mogłoby być oczywiście bardzo ciekawa sytuacja dla EcoBoxu. Scenariusz negatywny, no to wiadomo, że musimy przełamać tutaj ten poziom wsparcia. Jak go przełamiemy, no to lecimy sobie sekwencyjnie na dół poziomy, potem są kolejne zaznaczone. Kolejną ciekawą, istotną spółką, bo specjalnie również wybrałem te, które, żeby mieszać, żebyśmy ich nie widzieli również systematycznie, tylko żeby za każdym razem były spółki inne, zanim zatoczymy koło i wrócimy do nich. Tak więc w tym momencie mamy Foton. Foton, którego ostatnio nie oglądaliśmy i popatrzmy sobie w tym momencie, jak Foton się wypłaszczył również w tym dosyć ciekawym, bardzo płaskim range'u i utrzymuje go na połóweczce tego poprzedniej sekwencji. W tym momencie gramy o to, że jeżeli będziemy odpadać i będzie Foton słaby, no to jak dla mnie tu jest strefa dosyć ciekawego wsparcia. Już ją przedłużam. Czyli zdajemy sobie sprawę, że jeżeli Foton zejdzie do tych poziomów, no to nie powinni absolutnie tego przebijać, no bo to będzie świadczyć o słabości i wtedy spadniemy sobie na sekwencję niżej i na pewno by to wywołało jakiś strach na tego typu spółce. Jeżeli chodzi o rozgrywkę do góry, to będzie tylko i wyłącznie ruch powrotny pod tą trzynastkę, więc jak trzynastka by miała szansę pęknąć, no to wiemy, co nas czeka, bo to jest rozgrywka tego poprzedniego zakresu cenowego, czyli ewentualne podejście, rozjechanie trzynastki, to jest połówka tego zakresu i podejście pod strefę dosyć silnego oporu i
wątpię, żeby w tym okresie czasu, kiedy ewidentnie widać, że raczej OZE nie cieszy się jeszcze zbyt dużym zainteresowaniem inwestorów, ta akumulacja, te range cały czas się gdzieś tutaj przedłużają nam w czasie, no to wątpię, żeby w tych okolicznościach mógł foton przybijać tą strefę. Potrzebujemy do tego zdecydowanie czegoś więcej. Na przykład, tak jak w przypadku ML System, potrzebujemy przede wszystkim informacji, które skutecznie potrafią odpalać rakietę. No i wiemy, że tutaj w przypadku ML System taką rakietą odpalającą zainteresowanie inwestorów i od razu wybijającą te kluczowe poziomy, to są oczywiście sprawy dotyczące tego szkodnikowego detektora i zdajemy chyba sobie z tego sprawę, że jakby to był jakiś niewypał, albo jakby to urządzenie okazało się z nim coś nie tak, no to wiadomo, czym to będzie grozić. Będziemy lecieć i to bardzo szybko na niższe poziomy, tak więc tutaj lepiej trzymać kciuki za to, żeby jednak wszystko było ok i żeby to był olbrzymi, niesamowity wręcz sukces dla spółki, no bo wtedy możemy z powrotem wracać na te poziomy wyższych sekwencji i w konsekwencji nawet jeszcze tutaj przetestować poprzedni szczyt, tak więc tutaj informacje w przypadku tej spółki są kluczowe i trzeba ich tutaj oczywiście pilnować, jak i również sprawdzać, czytać i obserwować, w jaki sposób rynek na nie reaguje, bo właśnie te wystrzały i te nowe poziomy historycznych szczytów są spowodowane tą informacją odnośnie szkodnikowego detektora. Tak więc w tym momencie mamy zejścia korekcyjne po wybiciu tych poziomów wyższych i w tym momencie dążymy do tego, żeby przetestować poziom wsparcia, który jest dosyć istotnym i ciekawym momentem, bo wiemy, że jeżeli on nie wytrzyma, no to niestety spadamy sobie na okolice 110 zł, a w konsekwencji potem na psychologiczną stówkę. A jeżeli utrzymają tą sekwencję, no to widzimy, że tutaj idealnym wręcz momencie, kiedy już zaczęli testować przez drugi tydzień ten właśnie dolny poziom, poszła ta informacja, która uskrzydliła ML System, wybili tutaj prawie do ponad 170 zł właśnie ten poprzedni poziom. I potem nastąpiła znów zejście korekcyjne. Tak więc to są bardzo szybkie, gaszone sytuacje. Tak więc jeżeli będzie nawet wybicie, no to widać, że wygrani są raczej ci, którzy jak uda im się wskoczyć w odpowiednio wczesnym etapie, no to potem jak uda im się w miarę wysoko skeszować takie szybkie strzały. Króla sobie zostawimy na deserek. MD Energia bardzo ciekawie wygląda pod kątem tej akumulacji, która tutaj ma miejsce na tej sekwencji. Czyli widzimy, że oni się tutaj kiszą. Kiszą i zbierają energię, zbierają moc jednym słowem do tego, żeby właśnie, co zrobić, jak myślisz, co będą tutaj robić, czy rozegrają tą bandę po prostu i odpadną znów tutaj z kretesem, dogrywając tam tą połówkę i nic więcej raczej nie zobaczymy w tym okresie czasu na MD Energia, czy w końcu nastąpi ten moment przełomowy, bo wiemy, że te momenty przełomowe muszą nastąpić, czy to w jednym, czy w drugim kierunku, jak już są zbyt mocno zmęczeni utrzymywaniem na przykład dolnych zakresów, no to w końcu puszcza im zaworek i lecą sobie niżej tutaj na kolejne sekwencje, a jeżeli są uskrzydleni i pojawią się wolumeny, no to rozjeżdżają z impetem te poziomy oporowe i wtedy rakieta może odpalić na MD Energię, oczywiście z połówką w tle w okolice piąteczki. To by było na pewno bardzo, bardzo ciekawe. Pytanie, czy to jest właśnie ten czas, żeby z tego range'a, którym się tutaj ukusiło MD Energia, mogli coś takiego ciekawego rozegrać. No, myślę, że to jest dosyć ciekawa i istotna spółka, którą na pewno nie warto pomijać, a wręcz warto ją obserwować. No i deserek nam został Columbus, zanim przejdziemy do wyników portfela. Popatrzmy na tego króla OZE. Cóż on tutaj ciekawego, bo mieliśmy dosyć ciekawą informację, którą na pewno widziałem i miałeś okazję się z nią zapoznać. Ona się ukazała 21 maja o 16.26, a rozegrają już na kolejnym tygodniu. Widzieliśmy to odpalenie. No jeżeli to odpalenie sobie przybliżymy na dniówki, no to popatrzmy, no gdzie już oni to potem w odpaleniu rakiety się zatrzymali. No nigdzie się nie zatrzymali, jak na poprzedniej granicy range'a. Tak więc w tym momencie Columbus rozgrywany jest właśnie w ten sposób, czyli zdajemy sobie z tego sprawę, że dopóki nie pokonają tej połówki, tego górnego zakresu poprzedniego range'a i to jest właśnie gdzieś okolice połówki tej strefy, no to nie zobaczymy ataku w okolice 57 zł. I zdajemy sobie z tego sprawę, że Columbus no raczej na tyle aż mocny nie jest, tym bardziej, że jak widzieliśmy następne dni już takimi mocnymi wolumenami, jak i również taką euforią się nie charakteryzowały i w tym momencie, jeżeli będą chcieli odpadać i zamykać się poniżej 44, no to mogą znów tutaj opadać i dogrywać na tą niższą sekwencję. Oni, przypominam, zeszli z tych poziomów do poziomu dokładnie 39,80, to są te poziomy 35,12, to jest ten minimalny poziom, do którego Columbus tutaj zszedł i jeżeli wybiją nam ten poziom, no to wiadomo, że lecimy sobie niziuteńko, no i trzeba tutaj pamiętać o tym, że w Columbusie pokładów akcji co nie miara, tak więc tutaj to trzeba mieć zawsze gdzieś z tyłu głowy, śledzić te informacje odnośnie tego, no bo każde ewentualne wybicie może być tutaj wykorzystywane dla podaży właśnie do tego, żeby po prostu
mieli szansę na wzmożonym pobycie się ewakuować. Tak więc Kolumbus myślę, że podjął dobrą decyzję odnośnie tego, że będzie chciał się ewakuować z New Connectu na duży parkiet, no bo być może właśnie wtedy ta płynność na Kolumbusie może się na tyle zwiększyć, żeby te olbrzymie, ogromne pokłady akcji mogły po prostu gdzieś systematycznie na ten rynek schodzić. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o te spółki, które są na dzisiaj przygotowane na nasze spotkanie na YouTubie, a pozostałe zapraszam Cię już na przegląd sektorowy. Na pewno to spotkanie już jest dostępne, a my przejdźmy sobie już do wyników portfela i zerknijmy sobie na interwał tygodniowy w tym momencie, czyli to, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. I widzimy, że mamy trzy spółki, pomimo tego, że jak dla mnie maraz na oczywiście OZ cały czas trwa i to ewidentnie widać, no to mieliśmy jakieś pojedyncze wystrzały. H4F tutaj wybił prawie 21%, Columbus to jest to pokłosie tej informacji pozytywnej o tej współpracy. Mamy ponad 15% wzrostu wypracowanego w tym tygodniu. No procentowo wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Sanex 12%, OZ Capital 8,7%, Dekpol czy Braz 3,58%. No i jak sam przyznasz, tutaj na 30 spółek mamy tylko i wyłącznie na plusie 14, w tym tak naprawdę zadowalające poziomy mogą pokazać. No jakbyśmy jeszcze Dekpol do tego dorzucili, no to można powiedzieć, że 5 spółek. Pozostałe maraz i największe straty notuje Figen, tracąc ponad 12%. PGF traci 10,5%, ML System 4,35%, Interaut 3,63% w interwale w ujęciu tygodniowym, oczywiście w tym w ujęciu portfelowym, to wychodzi plus 1,37%. Jeżeli chodzi o wyniki od początku roku, tutaj największymi wzrostami cały czas chwali się PGF, bo aż 202% cały czas jest zachowane. Braz 88%, Ecobox 77%, 56%, ML System czy Unimot 53%, i to są ci rekordziści, czyli widzieliśmy, że jak ktoś rozgrywał i kupował na samym początku roku właśnie te spółki, no to można powiedzieć, że cały czas cieszy się bardzo pokaźnym zyskiem w swoim portfelu. Z drugiej strony są też spółki, które są mocno zdołowane, takie jak na przykład Figen, który oberwał ponad 47%, Ackerman 42%, H4F 34%, 24% OZ Capital, czy też Berg Holding, Columbus, jak widzimy od początku roku, już się przecenił o 18%, a ciasteczka o 14,5%, czyli w ujęciu portfelowym od początku roku mamy wynik plus 15,3%, czyli całkiem nieźle. No w porównaniu na przykład z gamingiem to już w ogóle można powiedzieć, że wygląda to rewelacyjnie, no ale chcielibyśmy na pewno dużo więcej, chcielibyśmy wręcz takiego szaleństwa właśnie jak to było w ubiegłym roku. No i być może zobaczymy, czy rzeczywiście któryś miesiąc okaże się taki bardzo pozytywny dla tego sektora, czy też nie. Tak więc daj znać w komentarzach, jak Ty uważasz, kiedy możemy się doczekać jakiegoś szalonego rajdu na OZE, na GPW, czy to będzie ten rok, czy to będzie ten kwartał, czy może jakieś przyszłe kwartały, a może w ogóle się tego nie doczekamy. Tak więc jestem ciekawy Twojej opinii, pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam już na nasze kolejne spotkania. Na razie, hej!